który też mi obiecał, że to zrobi, no ale to jest, jeżeli coś jest tylko jednostronne i nie zadziała, że przyjmie tego redakcja, to będzie trudne, więc faktycznie potrzebny jest ten dialog między wydawcą a dziennikarzem i to za Sylwka udało się połowicznie, troszkę narzuciliśmy to, kredo, przyjęliśmy kredo oryginalne tygodnika wprost, jest bardzo proste, funkcjonuje od 32 lat, w numerze zerowym tygodnika wprost. Redakcja napisała, że nieważne, będzie lepiej lub gorzej, czasami trudno, ale zawsze obiecujemy czytelnikom pisać wprost. Więc to kredo funkcjonowało w redakcji i myślę, że taśmy i inne materiały pokazały, że faktycznie ono weszło w życie i zostało dobrze zaimplementowane. I to, gdzie udało mi się dokonać wprowadzenia tego kredo, to jest tygodnik do rzeczy. Ponieważ to był nowy podmiot, bardzo ciekawa historia. Tu mogę wam powiedzieć o tym ryzyku, które czasami w biznesie trzeba podjąć. Czyli kiedy redakcja tygodnika, uważam, że wydawanego w grupie Rzeczpospolitej, ze względu na tarcia na między wydawcą a redaktorem naczelnym, redaktor naczelny stracił pracę, mówimy, to był listopad lub grudzień, chyba listopad. I za Pawłem Lisickim jako redaktorem naczelnym, jeszcze był chyba w Rzepie, więc Rzeczpospolitą oddał innemu naczelnemu do prowadzenia. I był naczelnym, uważam, że, ale kiedy stracił pracę, prawie 30-osobowy zespół w grudniu, zimno, idą święta, choinka, prezenty, wszyscy powiedzieli, my idziemy za naszym redaktorem naczelnym. I nie jesteśmy skłonni iść na kompromis i zostać tego wydawcy. I to, przyznam, że mnie zafascynowało, że ten zespół jest tak zdany i tak silny, że był w stanie tę decyzję podjąć właśnie w grudniu, w najtrudniejszym momencie, a większość tych osób ma wielodzietne rodziny, kierując się swoimi konserwatywnymi poglądami. No i po dwóch spotkaniach praktycznie z Pawłem Lisickim, Piotrem Gabrielem podaliśmy sobie ręce, stworzyliśmy na papierze na dwóch stronach założenia i dałem moim jedynym warunkiem sfinansowania tego tygodnika to było to, że otworzymy kredyt i że wszyscy będziemy wiedzieli, ponieważ te poglądy są dalsze, bo ja jestem jednak liberalny w podejściu, wprost jest mi bliższe, jeżeli chodzi o wartości i zasady, którym się kieruję. Powiedziałem, no ta swoboda i ten pole dialogu musi być właśnie w oparciu o kredyt, które co roku podpisujemy i to funkcjonuje. Także tutaj mi się udało. Jeżeli nie macie pytań, to precyzyjnie nie będę wybierał, bo mógłbym o każdym... Bardzo proszę. Ja mam pytanie, co pan sądzi, można powiedzieć, że istnieje na przykład jakaś kolaboracja między mediami a środowiskiem rządowym? Czy CIA przychodzi do Facebooka w Polsce, to tak analogia, czy to raczej istnieje tak, że niektórym wydawcom pasuje iść po linii rządowej czasem? Znaczy, na pewno ta współpraca nie jest taka otwarta, jaką wszyscy możemy sobie wyobrazić, że ona jest silna, ta kolaboracja jest w Polsce, tego nie ma. To nawet pokazała ta słabość, kiedy służby próbowały coś zrobić. One nie wiedziały, jak wejść do redakcji, tak? Nawet nie wiedziały, jak te mechanizmy funkcjonują. I na tym polegał główny problem. Powiedziałbym, że redakcja na siłę, czy ABW nagle na siłę próbuje, myśli, że przyjdzie z tymi listami, wystraszy dziennikarzy, rzuci na podłogę i to tak zafunkcjonuje. No, takie było wyobrażenie służb. To pokazuje, że na co dzień nie mają praktyki, doświadczenia, nie utrzymują tej relacji z dziennikarzami. I raczej dziennikarze też są świadomi. No są akurat tą grupą, która będzie bardzo daleko od jakiegokolwiek kontaktu i służb. Jeżeli chodzi o samą strukturę znowu całych firm, to też służby są po prostu gołe, jeżeli chodzi o pieniądze. Służby nie mają czegoś, co byłoby atrakcyjne dla wydawnictw. No wyobrażam sobie, że ktoś by chciał być wydawcą i miał wsparcie jakichś, nie wiem, służb, kapitału, przejmował i tak dalej. To tak w Polsce nie funkcjonuje. Służby mają, zresztą jak zobaczycie na obecnych taśmach, CBA walczy o parę dodatkowych groszy, żeby mieć na podwyżki wypłaty. Raczej te budżety są ciasne, być może tam ABW, ale te struktury są po prostu słabe, nieudolne, rozbite. Tu też są różne opinie, ale jak patrzymy na pracę, którą wykonał Antoni Macierewicz i zniszczył ten polski system służb, to i dobrze, i źle. Jedni mówią, że tak się nie robi, że się nie wystawia polskich agentów na strzał, ale ludzie mówią, okej, no to była stara struktura, nie buduje się na starych korzeniach, bo to zawsze będzie
złe i być może lepiej jest zniszczyć i budować na nowo. Więc my nie zbudowaliśmy sobie jakichś silnych super służb, które potrafią. No czyli nie potrafią, to pokazuje, te taśmy obnażają słabość tak naprawdę przede wszystkim służb. Natomiast, więc nie ma tego czynnika, gdzie wydawcy w ogóle mogliby współpracować w ten sposób. Jeżeli mówimy o politykę, o polityce i o jakichś kolaboracjach, nie wiem, partii politycznych i tak dalej, partie mogą wam wszystko obiecać, ale w niczym nie pomogą. Tak jedyne, w czym mogą pomóc, to to, że okej, okay, no tak jak mówię, jak jest się dużym, ma się zlecenia z iluś tych spółek Skarbu Państwa jeszcze istniejących, no to niektórzy dbają o to i traktują jako czynnik bardzo istotny i żeby te pieniądze płynęły. To nie są wielkie pieniądze. To mogę podać jako chyba wyobrażenie, kiedy człowiek z poprzednio, jest na zasadzie Grzegorz Schneiderowicz, kupił Rzeczpospolitą. I to jest bardzo dobry przykład, gdzie jest bardzo wiele sugestii, insynuacji, że zrobił to na zlecenie rządu, zna się z ławki szkolnej z Pawłem Grasiem. Więc myślę, że to jest przedsiębiorca, który odniósł dość duży sukces w innych dziedzinach życia, w restrukturyzacji, w kupnie przedsiębiorstw i myślę, że te media, pomijam, że no, zaspokoją jego ambicje jakieś, jeżeli chodzi o strefę wpływów, jak one działają, to to wyobrażenie było takie, że znając się z pewną grupą polityków, on sobie załatwi kontrakt tam 5 milionów, tam 5 milionów i to mu się złoży. To wyglądało, że to się uda. Ale jeżeli mówimy o poziomie próby załatwienia czegokolwiek przez kogokolwiek, jeżeli chodzi o strefę, nie wiem, władzy i polityki, to myślę, że nawet gdyby się udało cokolwiek załatwić, to nie byłoby to więcej niż 500 tysięcy. Między 500 tysięcy a 5 milionów jest przepaść. Tak więc, a znowu, jeżeli zmultiplikujecie, okej, okay, przyjmijmy, że politycy potrafią załatwiać, no to jeżeli ustawić 100 deali po 500 tysięcy złotych, no to przecież to wszystko wyjdzie. Nie ma szans utrzymania w tajemnicy, więc to pokazało, że Rzeczpospolita nie dostanie jakiegoś zastrzyku finansowego ze spółek skarbu, z rządu i tak dalej, że to po prostu nie funkcjonuje. Także powiedziałem, że to jest trochę taki flirt raczej programowy, właśnie to credo, którego nie ma w redakcjach. Gdyby było credo i nawoływało dziennikarzy, przypominało do pełnienia misyjności, to dużo więcej mielibyśmy tej swobody dziennikarskiej. Tym bardziej no, kierujemy się biznesem. Tak? TVN będzie raczej grał w stronę no, tej władzy, która jest. Agora również. To bardzo silnie było widać, kiedy Agora waliła w nas jak w bęben. W ogóle nie bez pardonu, nie szukając nigdzie jakiejś neutralnej strefy. Ja sam wybrałem się do redaktora naczelnego, którego nie znałem osobiście, porozmawiać, dlaczego są tak stronniczy w tej sprawie i dlaczego nie zajmą się dziennikarstwem, a nie tylko oceną tego, że wprost zajął się czymś, co jest nielegalne, taśma. Tak? To był jedyny punkt. Więc jeżeli odpowiadam na pytanie, to wydaje mi się, że ten miraż nie działa i to bardzo dobrze akurat. Tak powinno być. To jest raczej sama swoboda i decyzja mediów, że są tak blisko linii rządowej. Tu wam właśnie powiedziałem, bardzo chciałem wytłumaczyć tą, ale jeszcze pytałeś trochę o te międzynarodowe, więc odniosę się, jak mi się wydaje, że jest. Faktycznie w tych mediach międzynarodowych i w tym kapitale powiedziałem wam o Verge, powiedziałem o Bloombergu, jest to te pierwsze logotypy. Natomiast no, oczywiście cała strefa nowych mediów, silnego Google'a, Facebooka, z którymi walczą tradycyjni wydawcy. Myślę, szczególnie Axel Springer w Europie pozywa Google'a, który zabiera mu bardzo duże pole. Oczywiście te duże koncerny wychodzą naprzeciw i robią programy. Google teraz zrobił nowy program, gdzie 150 milionów euro dotuje do rozwoju mediów w Europie, żeby wspierać wydawców w tej drodze transformacji cyfrowej. 150 milionów euro brzmi dużo, ale na skalę takiego Springera to jest naprawdę niewiele. Więc to jest program, który z jednej strony mówi, ok, my pomagamy się transferować, ale on pomaga przede wszystkim małym firmom, średnim firmom, lokalnym mediom. Co działa oczywiście z drugiej strony na niekorzyść tych dużych wydawców, którzy woleliby, żeby te lokalne media nie rosły i żeby można było im podkradać rynek. Także to jest bardzo duża wartość dla średnich wydawców, którzy no pole startu w tych nowych mediach mają często to samo, gdzie duże koncerny. I teraz jeżeli chodzi o potencjalną współpracę ze służbami, no myślę, że Stany są dużo
bardziej krajem, z pewnością są dużo bardziej krajem policyjnym pilnowanym i ta ingerencja służb jest przeogromna. Więc nie wiem, czy to się odbywa w porozumieniu, sądzę, że do pewnych pytań tak, że służby przychodzą, bo to jest chyba przykład naszych telekomów, jak to działa. I tutaj akurat my poszliśmy jako Polska bardzo daleko, jeżeli chodzi o inwigilację przez telefony komórkowe i tego możecie być absolutnie pewni i świadomi. Wszystkie mity, które krążyły, jak dużo można zrobić z telefonem komórkowym, no ja w to osobiście nie wierzyłem do czasu taśmy. Kiedy miałem faktycznie okazję przekonać się o tym, jak daleko funkcjonujemy, ile służby wiedzą, ile wiedzą następnie wręcz psycholodzy dzwaniający się do mojej rodziny, próbujący zrobić jakieś tam wpływy, ale to wszystko wynikało z rozmów między nami, znaczy nie było sposobności w ogóle na zdobycie innej wiedzy. No ale potem kilka rozmów, gdzie pogłębiliśmy tą wiedzę z prezesami telekomów czy dyrektorami wysoko umocowanymi, więc wygląda to tak, że w telekomie służby mają swoje pomieszczenie, do którego znowu operator nie ma wejścia. Są wpięte bezpośrednio w łącza i jeżeli chodzi o przepływ danych, to mówimy o 100% danych, które przechodzą przez telefon komórkowy. I to jest oczywiście tylko pytanie o zasobność i tu upatruję jedną słabość, że te służby nie mają dużo pieniędzy, a wiadomo, że technologia kosztuje, że rozszyfrowywanie kolejnych aplikacji, kolejnych zabezpieczeń, które budują takie software jak Twitter, Facebook czy inne transfery danych, to kosztuje. Tak? Ten sztab informatyków, którzy potrafiliby to odczytywać, byłby potrzebny dużo. Tak? Więc niewątpliwie działa rejestracja taka, że z automatu słowa kluczowe, typu bomba, są zapisywane i wpadają i to jest odsyłane z automatu. Potem siedzą osoby na słuchawkach i weryfikują, czy ta bomba to był po prostu żart, czy to dotyczyło jakiegoś tam wątku, więc to faktycznie tak działa i w tym sensie telefonia komórkowa no, niesie pewne ryzyko. Ja autentycznie znam prezesów banków, którzy są świadomi, jak to działa i nie posiadają konta cyfrowego, znaczy, czy elektronicznego, albo prezesów telefonów, którzy takie konto mają, ale nie trzymają na nich więcej pieniędzy niż CBX. Tak i to mi pokazuje, że ta ich świadomość i ich wiedza potwierdza, że służby mogą zerknąć na konto, na wasze przelewy, taką władzę mają. Co gorsza, kiedy pokój jest zamknięty i nie trzeba się spowiadać, to nie trzeba zostawiać śladów. Można zerknąć, podejrzeć bez zgody prokuratora. Oczywiście ta wiedza jest bezużyteczna w praktyce, w sądzie, no bo nie ma oficjalnej zgody prokuratorskiej, to tej wiedzy nie można użyć. No ale to musimy być świadomi świata cyfrowego i ja jestem wyznawcą jawności, otwartości. Jeżeli nie macie nic do ukrycia, to prawda obroni was zawsze. To jest jedyna rzecz, którą można walczyć. No i to samo w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że ta ingerencja służb w Stanach jest duża. To zresztą widać, jak przylecicie na lotnisko do Stanów. Kontrola, którą musicie przejść, stanąć w kolejkę, odczekać palce, oczy. No, jesteśmy zarejestrowani wszyscy, więc niewątpliwie ta ingerencja jest i będzie coraz większa. Ale sami się dajemy, wszyscy nosimy urządzenie nadawczo-odbiorczo, nagrywająco-rejestrujące, więc każda rozmowa może być dzisiaj wszędzie nagrana, zarejestrowana, czy to jest knajpa, czy kawiarnia, czy spotkanie, czy te oczy. I zgodnie z prawem, z polskim prawem, uczestnicy rozmowy mogą ją nagrywać. To nie jest nielegalne, tak? Więc jeżeli ktoś jest uczestnikiem i postanowił nagrać swojego rozmówcę, to absolutnie jesteście w mocy prawa, żeby to robić. Pytania? No to głośno było o sprawie rosyjskich troli i wynajmowanych do siania sieci rosyjskiej propagandy. Na ile według pana funkcjonuje to w polskiej sieci? Znaczy myślę, że trolling jest powszechny w ogóle jako zjawisko. To jest pytanie, na ile działa w sposób komercyjny, usystematyzowany. I na to jednoznacznej odpowiedzi nie mamy, bo to robi się w sposób komercyjny. Robią to agencje PR-owskie, reklamowe, wynajmuje się zespół ludzi. No ale to jak zobaczycie, no, trollingiem zajmuje się każdy sztab wyborczy, tak, w polityce, który ma swoje zespoły ludzi, którzy przygotowują memy takie czy inne, żeby wybić swoje fajne rzeczy czy zdyskredytować oponentów. Więc myślę, że jest to zjawisko powszechne. Z drugiej strony, jak zobaczycie, firmy również, żeby dbać o swój wizerunek PR, jest to normalna, komercyjnie dostępna usługa wynajęcia agencji reklamowej, która będzie dbała o wasz wizerunek,
logowała się w sposób logiczny z kilku komputerów i prowadziła wpisy. Więc jest to na tyle proste, że jeżeli, no pytasz tu o stronę rosyjską, jeżeli są takie intencje i ktoś chciałby to robić w sposób poukładany, to myślę, że tak się dzieje. Nie potrafię tylko zdefiniować skali. Tak? Ten trolling jest widoczny, widać jakie te wpisy są. No jeden jest skomercjalizowany, drugi jest naturalny, że siadają osoby, które w duszy gra bardziej tamto państwo i trolują nas wszystkich. Więc niewątpliwie tak, ale to dotyczy absolutnie każdej rzeczy, wschodu, zachodu, przedsiębiorstw, firm, polityki, bez wyjątku. Panie prezesie, skoro jesteśmy przy służbach, tak. Co ma pan pisać? Jak dużą swobodą jako dziennikarz pan dysponował? Myślę, że to powinien pan sam odpowiedzieć. Jak dużą swobodę miał redaktor naczelny, a w tym pan. Myślę, że naczelny też nie ingerował w pańskie teksty. Zresztą ostatnio stawałem w pana obronie w sprawie MDI. Jednego z trudniejszych case'ów, gdzie pan Czarek przyszedł do nas z Newsweeka właśnie ze sprawą agencji MDI. I od tej agencji rozpoczął się poniekąd taki problem wojny wizerunkowej dotyczącej Sylwestra Latkowskiego. Ta agencja była bardzo drapieżna, trochę o tym trollingu mówiliśmy. Zrobiła wszystko, żeby zdyskredytować pozycję Sylwestra Latkowskiego w innych mediach, wyciągnąć jego teczki, jakieś tam akta i nadać tonu. I zeznając w pańskiej sprawie, absolutnie stanąłem za panem, bo mieliśmy ten moment, kiedy pan czuł, że z jakiegoś powodu ta publikacja miałaby nie ukazać się w tygodniku wprost. Jako nasz dziennikarz puścił pan tę publikację w tygodniku powszechnym, jeżeli się nie mylę. Byłem zdziwiony ja i Sylwester Latkowski. Tak? Znaczy, być może ta percepcja, że brak jest dialogu między wydawcą a dziennikarzami. Ja bardzo rzadko spotykam się z zespołem dziennikarskim. Prawie wcale nie spotykam się z dziennikarzami jeden na jeden i mają tą ogromną swobodę publikacji, więc w świetle tego, co pan mówi, myślę, że nic tu nie przekręcam, ta swoboda jest przeogromna. Jeśli chodzi o ten przypadek, o którym pan mówi, czyli o tym, co wydarzyło się przy taśmach, czyli sekwencja taśmy, jak wyglądała, całej akcji ABW, której jako wydawca byłem obecny w całym procesie. Jako jedyny właściwie miałem te zarzuty, że to ja miałem bić redaktora w obronie redaktora naczelnego. No bo tak naprawdę był to taki moment, kiedy musiałem przerwać tą akcję Latkowskiego przez otworzenie drzwi, gdzie mogli wejść dziennikarze i ta akcja się skończyła. Więc to ryzyko wziąłem na siebie bardzo duże. I gdyby było tak, no to pytanie o moją rolę. Tak? Tymczasem ta rola była taka, żebyśmy mogli publikować. Żebyśmy mogli pokazać całą sekwencję taśm. Ale problem, który nam się okazał, problem zagrożenia, o którym wam wspomniałem, jeżeli chodzi o życie Sylwestra Latkowskiego, który zadzwonił z prośbą o ochronę. Tą ochronę nam odmówiono i to, co wam powiedziałem, rzeczywiście poczuliśmy się zagrożeni przez państwo. W tym wszystkim trolling mediów wynikający z pochodzenia kapitału, mediów, które chciały stanąć blisko rządu i właściwie za nami stanęła trochę Republika TV, może po koleżeńsku
do rzeczy, które jest w naszej grupie wydawniczej, ale nie mieliśmy nikogo, kto by zajmował się tą historią. I główna narracja, narracja rządowa, żeby zdyskredytować nas, była narracją rosyjską. Także za tymi taśmami stoją służby. I tego nikt nie wiedział i nie wie do dzisiaj. Dzisiaj raczej nam się wydaje to zupełnie nieprawdopodobne i faktycznie no, wszystkie czynniki wskazują, że tak nie jest, ale nikt tego nie wyeliminował. Służby, które są słabe, do tej pory nie zebrały całego materiału taśm, nie zabezpieczyły, nie ustalono, kto nagrywał, na czyje zlecenie. Mamy hipotezy. W związku z czym ta narracja wschodnia. Mamy konferencję Donalda Tuska, premiera, który, no jak wiecie, tam weekend w oczekiwaniu się zajmie, odesłał nas tam poniedziałek do 15. Konferencja, na której nie pada dosłownie nic, a tylko domniemanie i potwierdzenie hipotezy, że te taśmy są pisane prawdopodobnie obcym językiem, czy obcym alfabetem. Premier, jak pamiętacie, przypominam, zwraca się publicznie do redakcji wprost, żebyśmy podjęli jakiś dialog z rządem w imię ochrony państwa. I trudno się nie zgodzić, skoro my publikujemy, ale nie wiemy, czy za tymi taśmami. I redaktor naczelny też nie wie, bo to ja z redaktorem naczelnym miałem bardzo wiele spotkań, więc pytam się Sylwek, ile ty wiesz. Wykonał bardzo dużą pracę sprawdzającą i dotarł do więcej niż jednej taśmy, którą oferowano. Natomiast wprost na pytanie, czy osoby, od których dostaje, zidentyfikował kilka grup w jego przekonaniu, które posiada taśmy, czy któraś z tych grup jest inspirowana przez Wschód, Sylwek nie był w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Czyli mamy wolność słowa i mamy faktyczne zagrożenie Rzeczpospolitej, gdyby za tym stał wywiad wschodni. Mamy nieudolne działania służb, o których się przekonujemy na własnej skórze. Mamy premiera, który z jednej strony wzywa do podjęcia dialogu, z drugiej strony nie podejmuje tego dialogu. Tak? I rozumiem, jest to jakaś obawa, znaczy rozumiem i nie rozumiem, bo trudno mi zrozumieć, dlaczego premier się boi po prostu, ma jakieś manipulacji, spotkania. To jest niezrozumiałe, to jest wręcz tchórzostwo. Ale dysponując telefonami do bliskich osób, do byłych premierów, do premiera Bieleckiego, który pracuje w KPRM, ja te telefony wykonuję i radzę się, co my możemy zrobić, czy to spotkanie w ogóle moje Latkowskiego w jakiejkolwiek formule redakcji z premierem ma sens, czy nie. Dowiaduję się, znaczy widzę po tej rozmowie, że premier Bielecki raczej mówi, że też ma odczucie, że to był była taka sugestia, ale raczej takiego spotkania nie wyobrażam sobie, w jakiej formule mogłoby dojść. Pytam go o poradę, jak działać, jeżeli chodzi o tę sprawę wywiadu potencjalnie i eliminacji ryzyka rosyjskiego, bo w dłuższej gramie jako Polakowi Polska. Więc najgorsze, co mogłoby być, to gdyby moja redakcja, za którą odpowiadam, mój redaktor naczelny, bezwładnie i bezwiednie zostali wmanipulowani, łącznie z panem jako piszącym, przez służby rosyjskie, które tak czy inaczej skonstruowały te taśmy. A hipotez było wiele. Łącznie od tego, że ta restauracja była prowadzona wcześniej przy Sejmie, jak pamiętacie, na Lemon chyba tak się nazywała i tam był jakiś rzekomo podsłuch, więc rozmawialiśmy o scenariuszu, czy scenariusz rosyjski jest możliwy. Nie potrafiliśmy go sami jako redakcja wykluczyć. Więc kancelaria premiera, do której wysłałem list z prośbą o spotkanie, a nawet przypomniałem fakt, że wręczyliśmy premierowi Tuskowi Nagrodę Człowieka Roku. Zrobiłem to po to, żeby wyeliminować ryzyko, że ja to jestem ten Polak, kto wierzy inaczej, nie wiem, w duszy mi gra tam zniszczenie rządu, bo to był nasz drugi zarzut, że chcemy podpalić Polskę. Więc kiedy wiem, że z premierem spotkanie się nie uda, kiedy porady od byłego premiera są takie, że nie sposób z nich skorzystać. I element, który nie był podawany do publicznej wiadomości, no ale jestem pytany pierwszy raz, spotykam się również z Pałacem Prezydenckim, nie z prezydentem osobiście, ale z ministrami i pytam się, jak możemy tak naprawdę, czy działania te służb, brak kontaktu z premierem, jak my, jako, czy jako wydawca mogę pomóc upewniać się, że nie stoi za tym wywiad rosyjski. Tylko tym czynnikiem jestem absolutnie zainteresowany. Chyba odpowiedź kancelarii prezydenta jest największym rozczarowaniem, jakie mogłem dostać. I widzę, że to państwo jest bezradne. Nie chciałbym jej przytaczać w tej chwili, bo trwa kampania wyborcza, nie chciałbym się absolutnie wpisywać. Ja mam poglądy
bardziej ekonomiczne niż polityczne, więc to, co usłyszałem, myślę, że będzie mogło ujrzeć światło dzienne. Czy jestem gotów to powiedzieć, ale po wyborach, bo jako Polak widzę po prostu, że to państwo nie potrafi sobie robić, radzić z problemami i nikogo absolutnie nie interesuje, czy to jest wywiad rosyjski, czy nie. A jako przedsiębiorca zwyczajnie mam odwagę brać problemy na swoje ramiona, swoje barki i wiedząc również to, że żaden z polityków, to są wszystko tylko politycy, którzy obiecają nam wszystko, a nie dostarczą niczego, nie rozwiąże problemu, nie pochyli się nad taśmami, bo interesują ich słupki wyborcze, to odpowiedź i skwitowanie generalnie jest takie, niech się martwią o to służby, jak oni dadzą ciała, to będzie ich problem, a nie nasz. Więc jak mnie pan pyta o to, dlaczego ja się zdecydowałem na spotkanie ze służbami, które zostały mi zaproponowane, znaczy ze służbami, no z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nie ma w Polsce innego organu, z którym można się spotkać. Jeśli odmówi wam spotkania premier, jeśli odmówi wam spotkania i zajęcia się sprawą prezydent, to gdzie pan idzie? Znaczy, możemy nic nie robić, okej? Ja pozwalam redakcji robić to, co do redakcji należy, pisać i ujawniać prawdę. Ale co robię jako wydawca w celu upewnienia się, że nie stoją za tym rosyjskie służby i że to wy jako dziennikarze nie jesteście zmanipulowani. Więc jestem w pełni świadomy, że moje spotkanie jest jawne, zabieram na to prawników, jest wokół tego korespondencja, tu nie ma nic do ukrycia. To jest mój jako obowiązek Polaka współpracować z państwem, kiedy jest taka potrzeba i kiedy może być zagrożenie dla państwa. Koniec, kropka. Żadnych innych podtekstów, intencji. Więc... To nie jest współpraca, panie Czapy. To nie jest współpraca. Panie Czarku, protokół został zapewniony, że spotkanie nie jest rejestrowane nagrywanie. To jest notatka służbowa służb. Ja tego nie komentuję. Wygląda jak wygląda. To nie są w pełni moje słowa. To jest percepcja i wrażenie osoby jednej, z którą się spotkałem z Agencją Bezpieczeństwa. Czy nie ma pan jakiejś świadomości prawa wiarygodności jako wydawca, który publikuje ważne informacje? To pan może... Te ważne informacje publikuje w dwóch ważnych gazetach. I teraz wychodzi na jaw. Ja tego nie wiedziałem. Jak pan mówił, że poszedł pan i że to było jawne, trzeba było zrobić z tego komunikat. Dla mnie, kiedy dostałem te dokumenty i dowiedziałem się, że pan współpracuje z ABW, przekazuje informacje o nas z wewnątrz i nasze teksty, to uznałem, że traci pan wiarygodność. Panie Czarku, po pierwsze, jako dziennikarz ma pan prawo zapytać. Więc ja tylko mogę wyrazić zdziwienie, że przychodzi pan na salę akademicką zamiast pytać mnie jako wydawcę, bo mógłby pan mnie dobrze jako dziennikarz, pracownik albo były pracownik się umówić i chętnie odpowiedział pan na te pytania. Niech pan nas tego nie wyjaśni. Wyjaśniłem między innymi na spotkaniu, które zrobiliśmy, kiedy napisaliście list jako redakcja kontra, ale nie chciałem poświęcać temu czas, no bo to jest inne spotkanie, więc jestem otwarty na to, że zadajcie pytania, właśnie to, co studentom powiedziałem. Jawność, otwartość, przejrzystość. Nic nie zostało zamieczone. I to uważam jest największą obroną. Ja sobie nie mam nic do zarzucenia w tym temacie. I też moi prawnicy, którzy umawiali spotkanie, którzy poszli ze mną na to spotkanie, jak naprawdę cel był jeden. A proszę mi nie mówić też, że jakkolwiek przesyłaliśmy teksty, agencja dostała gazetę wysłaną do drukarni. Celem tego, żebyśmy mogli zamknąć to, o co dbał redaktor naczelny. To, żeby Agencja Bezpieczeństwa czy inne służby nie pojawiały się i nie rozbiły naszego procesu wydawniczego. Żebyście jako dziennikarze mogli napisać teksty, zamknąć się, zabezpieczyć, wysłać do drukarni. Nie wyobrażaliśmy sobie zatrzymania procesu wydawniczego. Gazetę, kiedy wysyłamy do drukarni, wysyłamy również do wszystkich systemów dystrybucyjnych, cyfrowych w kraju, gazet, wydań, między innymi w sobotę, dlatego ukazał się materiał, bo Rzeczpospolita, która ma w sobotę już dostęp, kiedy materiał idzie do drukarni, no, skorzystał dziennikarz, czego nie powinien zrobić zgodnie z licencją, z systemu wydawniczego, wszedł, skorzystał, włamał się, można powiedzieć, i ukradł nasze dane. To, czego Agencja Bezpieczeństwa ze względu na brak środków i nieudolność nie potrafi zrobić, moim zdaniem nie potrafi łamać się do takiego systemu wydawniczego i kiedy mają dostęp już inne gazety, Agencja Bezpieczeństwa nie potrafi tego dostać na tym samym poziomie i musi czekać, nie wiem, może sobie, nazwijmy to ładnie, załatwić z ciężarówki, która wyjedzie z drukarni. To wyobrażam sobie jest najszybciej, jak taka Agencja Bezpieczeństwa według mnie
mogłaby taki materiał mieć. Celem publikacji jest